Cześć! Iga Świątek udanie rozpoczęła start w turnieju w Indian Wells. Niestety z zawodami pożegnały się już Magdalena Fręch i Magda Linet. Simona Halep niespodziewanie wraca już do tenisa. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Zacznijmy od Igi Świątek. Trwa właśnie wielki turniej w Indian Wells WTA 1000, tak obok jest także impreza rangi, ATP 1000 także w Kalifornii. No i właśnie nasza zawodniczka najlepsza, Iga Świątek, rozpoczęła zawody od startu w drugiej rundzie, bo miała wolny los w pierwszej rundzie i w drugiej rundzie zmierzyła się z Danielle Collins, Amerykanką. Zawsze groźno, chociaż teraz poza top 50 na świecie, ale no, Collins jest bardzo nieprzewidywalna, chimeryczna i to wszystko udowodniła także w trakcie spotkania z naszą zawodniczką. Iga zwyciężyła 6-3, 6-0. I jak to spotkanie wyglądało? Pierwszy set, przynajmniej jego połowa, była bardzo wyrównana. Tak naprawdę do stanu 3-3 wszystko mogło się zdarzyć i to był kluczowy game. Siódmy gem, w którym to Danielle Collins miała dwie szanse na przełamanie naszej zawodniczki, nie wykorzystała ich. Wtedy to Polka grała bardzo pewnie, dobrze przy podaniu, agresywnie, nie popełniała błędów. No i właśnie zrobiło się 4-3 dla Igi, a nie 3-4 z punktu jej widzenia. No i następnie Collins straciła serwis i zamiast 4-3 dla niej zrobiło się 6-3 dla Igi Świątek. Drugi set to już był knockout z punktu widzenia numeru 1 światowego rankingu. Iga grała bardzo pewnie, rozkręcała się agresywnie, coraz mniej błędów. Dobry serwis nawet w pewnym momencie po uwadze od trenera Tomasza Wiktorowskiego zaczęła serwować jeszcze szybciej, ponad 180 km na godzinę. Collins z kolei jakby nadal była myślami przy połowie pierwszej partii, zupełnie zdekoncentrowana. Oczywiście potrafiła posłać jednego winera, dwa, zagrać niezwykle agresywnie, z taką złością dosłownie, no ale to starczało na jedną, dwie, trzy piłki. W pewnym momencie gdzieś tam odpuściła, trochę zaczęła grać lżej, ale to też dwie, trzy piłki. Nic więcej nie była w stanie zbudować takiego trwałego, no i w efekcie nie wygrała nawet jednego gema w drugim secie. Mecze Igi Świątek z Danielle Collins tak już chyba wyglądają, że albo są bardzo zacięte, jak ten poprzedni chociażby w Australian Open, gdy pamiętacie, że Collins była już blisko wyeliminowania Polki wtedy. Swoją drogą też w drugiej rundzie turnieju. I naprawdę Amerykanka w tamtym spotkaniu była o włos od pokonania Polki. Teraz brakowało jej bardzo, bardzo dużo. Iga grała dobrze, była skoncentrowana, jakby nie łapała się na jakąś taką grę cios za cios, nie dała się sprowokować przeciwniczce. No i z tego powodu wynik nie mógł być inny. Pewne zwycięstwo ostatecznie Igi Świątek i awans do trzeciej rundy. Do trzeciej rundy, w której to zmierzy się albo z Camilą Giorgi, Włoszką, weteranką już można tak powiedzieć, rozgrywek WTA, albo z Lindą Noskową, czeską nastolatką. Miejmy nadzieję, że to będzie mimo wszystko Linda, bo chciałbym taki rewanż za niedawny właśnie turniej w Melbourne wielkoszlemowy, gdzie to czeszka wyeliminowała Polkę na etapie trzeciej rundy. Teraz obie panie mogą się zmierzyć w trzeciej rundzie, ale turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Niestety w tych zawodach już nie zobaczymy w grze singlowej Magdy Linet. Otóż Polka przegrała w pierwszej rundzie z Taylor Townsend 6-3, 6-7, 1-6. Boleć może ta przegrana, ponieważ Linet wygrała pierwszego seta i w drugim miała przewagę przełamania. Nie chcę mówić, że była bardzo, bardzo blisko wygranej, ale no wszystko wskazywało na to, że może sięgnąć po zwycięstwo. Szkoda, szansa była duża. Oczywiście, że Amerykanka grać potrafi, ale no mimo wszystko Magda miała możliwość, żeby inaczej zakończyć to spotkanie. No i niestety to nie ona w drugiej rundzie zmierzy się z Anną Kalińską, niedawną sensacyjną finalistką turnieju w Dubaju. Największą przykrą niespodzianką dla nas jest chyba jednak porażka Magdaleny Fręch już w pierwszej rundzie turnieju w Indian Wells. Lepsza od Polki okazała się Włoszka Lucia Bronzetti, zwyciężyła 6-2, 6-4. Szkoda, wydaje mi się, że to był najsłabszy mecz Magdaleny w tym roku. Takie spotkania oczywiście zdarzają się,
trudno, zwłaszcza ten pierwszy set był nieudany w wykonaniu Frank, która przecież ostatnie tygodnie ma najlepsze w karierze, jest bardzo wysoko i nigdy nie była aż tak wysoko w rankingu, była w czwartej rundzie Australian Open, no ale właśnie, szybko przegrany mecz w San Diego niedawno, kilka dni temu, teraz dość łatwa porażka w Indian Wells. Miejmy nadzieję, że za chwilę się odkuje Magdalena w Miami i wróci na te lepsze tory. Wymowna była ostatnia akcja tego spotkania, właściwie nie akcja, tylko piłka, bo Magdalena popełniła podwójny błąd serwisowy, co ogólnie pokazywało, że no, serwis nie był niestety jej mocnym argumentem w tym spotkaniu. Gra bardzo niepewnie, no i Bronzetti zasłużenie awansowała do kolejnej rundy. Od drugiej rundy turniej w Indian Wells rozpocznie Hubert Hurkacz, ósmy w tym momencie tenisista świata. Jego przeciwnikiem będzie Gael Monfils, Francuz, z którym to Polak ma bilans aktualnie 1-1. Nie będzie to łatwe spotkanie dla Hurkacza, bo oczywiście Monfils to jest bardzo, ale to bardzo doświadczony zawodnik, grający w taki sposób wymagający dla tej czołówki obecnej także. No i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że Hubert dobrze się odnajdzie, bo Monfils ma już jedno spotkanie w tym turnieju za sobą. Hubert jeszcze nie, bo z racji rozstawienia. Miejmy nadzieję, że Polak po prostu zagra dobrze i pokona doświadczonego Francuza. Na koniec słów kilka jeszcze o Simonie Halep, bo wydaje mi się, że ta historia jest absolutnie zaskakująca. Otóż Simona od dłuższego czasu nie grała, jak wiecie, miała pozytywny wynik testów antydopingowych. Najpierw bardzo długo czekała w ogóle na jakąś informacje ze strony władz tenisa odpowiedzialnych za kontrolę czystości i wszystkich procedur. Potem okazało się, że nie, tak twierdziła, że nie miała możliwości, żeby się wypowiedzieć, żeby się bronić. Przegrała jakby tą sprawę w pierwszej instancji i walczyła w tej drugiej instancji, w tym Trybunale Arbitrażowym do Spraw Sportu w Lozannie, słynny CAS. I otóż to teraz okazało się, że wygrała w Szwajcarii, że jednak Szwajcarzy skrócili jej karę z 4 lat, o co wnioskowały władze tenisa, do zaledwie 9 miesięcy. Co to oznacza? To, że Halep już może w każdej chwili wrócić do gry, bo 9 miesięcy dawno minęło. I uwaga, bardzo szybko zareagowali organizatorzy turnieju w Miami. Turnieju, który rusza tuż po trwającym obecnie turnieju w Indian Wells. I Simona Halep z dziką kartą w Miami. No kto by się spodziewał? Oczywiście nie wiadomo, w jakiej Rumunka jest formie. Trudno powiedzieć, żeby była w jakiejś niesamowitej, bo przecież nie miała okazji grać w zawodowych imprezach. No, ale przyznacie, że chyba nikt się jeszcze niedawno nie spodziewał ani tego, że zostanie przywrócona tak szybko i że jeszcze będzie gra w tak wielkim turnieju z dziką kartą. Coś niesamowitego, co się działo w ostatnich dniach wokół Halep. No zobaczymy. Oczywiście wiele osób patrzy na to wszystko z takim lekkim niesmakiem, no bo jednak było sporo wątpliwości, czy ona nie fałszowała paszportów biologicznych, czy że miała jednak te pozytywne wyniki. Musiała udowodnić, że to nie od niej zależało, tylko to była jednak kwestia błędów jeszcze wokół. No, faktem jest, że to wszystko nie buduje zaufania do władz tenisa, do tych wszystkich organizacji, które również stoją na straży badania właśnie dopingu, kontrolowania tenisistów. No, coś jest nie tak, to znaczy kiedy wnosi się o to, żeby dostała 4 lata, okazuje się, że 9 miesięcy i może spokojnie wrócić do gry. No nie wiem, no jakoś to wszystko wygląda dziwnie. Oczywiście, no okazało się, że jednak sprawiedliwość jest po jej stronie i ma prawo grać, ale przyznacie, że ta sprawa jest nieco dziwna i zobaczymy. No zobaczymy też, jak tenisistki się będą inne do tego odnosić. Mam wrażenie, że to jeszcze nie jest w jakiś sposób koniec. To znaczy Halep, no oczywiście wróci zaraz do gry, ale że jednak jeszcze się za nią będzie ta sprawa ciągnęła i nie zacznie nagle grać w jakiś fenomenalny sposób. To jest, wydaje mi się, z lekka niemożliwe, żeby po tak długim czasie po prostu wrócić do gry i grać jak za najlepszych lat. No nie. Ciekaw jestem, co będzie, jak Halep trafi w pierwszej rundzie, bo będzie przecież nierozstawiona, no na jakąś tam tenisistkę, na którą jeszcze przejdzie, ale w drugiej rundzie na przykład na jakąś bardzo wysoko sklasyfikowaną zawodniczkę. Nie wiem, na Igę Świątek, Arynę Sabalenkę.
No to tych emocji będzie bardzo, ale to bardzo dużo. No zobaczymy. Na koniec jeszcze taka krótka informacja, którą myślę rozwinę, to dopiero co przeczytałem. Nie będzie kolejnych sezonów, części serialu Breakpoint Netflixa. Zaskakująca informacja? Może trochę tak, a z drugiej strony wydaje mi się, że Tenis po prostu zmarnował okazję, jaką otrzymał od tej platformy. Nie byli w stanie wycisnąć z tego więcej. Wiele bardzo ważnych wątków było pomijanych, bo albo tenisiści się nie zgadzali, a nawet jak się nie zgadzali, to można było to jakoś inaczej omówić, jakoś inaczej przerobić, żeby przekazać tym, którzy śledzą tenis, ale może nie do końca, żeby właśnie zainteresować dyscypliną, no nie wiem, cała deportacja Dżokowicza, szalone ostatnie miesiące czy lata Rafaela Nadala, zakończenie kariery Rogera Federera, również rozwój kariery Igi Świątek, to wszystko nie było jakoś idealnie sprzedane. Nawet historia dotycząca zakończenia zmagań przez Serenę Williams też można było jeszcze więcej dodać. Nie wiem, rozwój sukcesów Carlosa Alcaraza, no to wszystko jakoś tak było trochę po macoszemu albo bez pomysłu. No i koniec końców Netflix nie będzie kontynuował. Wydaje mi się, że to jest wielka, zmarnowana okazja dla tenisa, żeby się bardziej wypromować. Szkoda, wielka szkoda. Piszcie koniecznie w komentarzach na koniec, jak patrzycie właśnie na ten mecz Igi z Daniel Collins, co wam się najbardziej podobało w grze naszej tenisistki. Jak podchodzicie do występu Huberta Hurkacza w Indian Wells generalnie? No i co sądzicie o Simonie Halep, że za chwilę wróci do gry już w Miami i o tej właśnie decyzji z ostatnich chwil, że Netflix nie będzie dalej produkował serialu Breakpoint, tego serialu tenisowego. Trzymajcie się mocno, pozdrawiam.